ponad 1000 ofert pracy, praktyk i stażów zawodowych w jednym miejscu. 25 października w szczecińskiej hali Netto Arena odbyła się 20. edycja największych zachodniopomorskich targów pracy. Targi były okazją dla pracodawców, by pozyskać nowe kadry, natomiast dla odwiedzających szansą na znalezienie zatrudnienia lub nowych perspektyw w życiu zawodowym. W najważniejszym wydarzeniu rekrutacyjnym na Pomorzu Zachodnim wziął udział jeden z największych pracodawców w regionie, Grupa Azoty Police. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z potencjalnymi kandydatami, celem przedstawienia naszej oferty. Standardowo poszukujemy pracowników na wydziały produkcyjne, praca na produkcji przy instalacjach, oczywiście praca zmianowa, ale też mamy bardzo ciekawą ofertę, jeśli chodzi o stanowiska specjalistyczne. Obecnie poszukujemy kandydatów do wydziału spedycji, jest to specjalista do spraw spedycji kolejowej. Poszukujemy pracowników utrzymania ruchu na wydziale logistycznym. Tutaj branża elektryczna, mile widziana, bardzo ciekawy obszar. Oczywiście elektromechaników, jak też tutaj pracowników do laboratorium. Grupa Azoty Police poszukuje zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak i pracowników, którzy nie mają doświadczenia w branży, ale są zdeterminowani, komunikatywni i chętni do nauki zawodu i podjęcia pracy w spółce. Oprócz konkretnych stanowisk, policka fabryka oferowała możliwość odbycia praktyk dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także studentów. Na zakładach obecnie mamy 50 praktykantów, którzy czerpią wiedzę od doświadczonych pracowników. W przyszłości mogą zostać naszymi pracownikami. A jeśli chodzi o pracowników, to poszukujemy kandydatów, którzy będą mieli takie cechy jak współpraca w zespole, w dużym zespole, niejednokrotnie też i mieszanym, umiejętność czytania schematów, instrukcji, przyswajania wiedzy. W targach wzięły udział także firmy z Polickiej Grupy Kapitałowej, spółka Grupa Azoty Police Service oraz Grupa Azoty Polyolefins, które również zachęcały potencjalnych kandydatów do rekrutowania i wstąpienia w swoje szeregi. Na odwiedzających zainteresowanych ofertą jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie czekała dodatkowa atrakcja, stricte związana z tą branżą. Obecnie mamy konkurs, który bardzo często na targach pracy praktykujemy. Są tam pytania z zakresu i chemii, oczywiście takiej prostej, nie mamy tutaj jakichś zaawansowanych pytań. Kandydaci chętnie podejmują to wyzwanie i korzystają. Wówczas otrzymują jakiś upominek, drobny gadżecik przypominający o naszej spółce. W 20. edycji targów pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego udział wzięło 100 pracodawców i 8 tysięcy osób poszukujących pracy bądź gotowych do zmian w swoim życiu zawodowym.